wielu rzeczy już się nie dowiemy. Ostatni bezpośredni świadkowie odchodzą z tego świata, bądź z powodu wielu dekad nie pamiętają nic z tamtych czasów. Czy w kompleksie znajdowały się podziemia? Co w nich ukryto? Czy pod Sieniawką faktycznie spoczywają zatopione ciała więźniów obozu Klein-Schunau? Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się odpowiedzieć na te pytania. To fragment filmu Mury mówią, opowiadającego o historii tajemniczego kompleksu wojskowego w Sieniawce. Film zrealizował Szymon Wasylów z Lwówka Śląskiego. Swoją przygodę z filmem zaczynał w Bolesławcu. Co się stało, że jestem filmowcem? To należy się chyba cofnąć do początku szkoły średniej, gdzie razem z kolegą nagraliśmy parodię jednej z reklam i odbiór jakby tej amatorskiej produkcji był na tyle duży i fajny w internecie, że bardzo nam się to spodobało. Później w szkole poznałem Michała Szweda i pracownię edukacji filmowej w Bolesławcu. Zacząłem uczyć się rzemiosła filmowego właśnie w Boku. No i później, jak już byłem trochę starszy i trochę już mniej pasowałem do formuły zajęć, to wtedy podjąłem pracę, jakieś tam życie się rozwinęło poza filmowe, ale dalej tym filmem się interesowałem i dalej coś próbowałem kręcić. I tak to trwa do dziś. Akcja. Jeszcze raz, to mówię? Miałeś być później. Wasylów realizuje głównie filmy reklamowe. Tutaj widać go podczas pracy nad spotem reklamowym dla firmy sprzedającej lakiery do paznokci. Filmy reklamowe to mi poświęca czas zawodowy, bo również z tej swojej pasji stworzyłem sposób na życie, z czego jestem bardzo dumny i z czego się bardzo cieszę. Także na co dzień kręcę takie filmy, również imprezy okolicznościowe nie ukrywam, to też jest w moim portfolio, ale tak naprawdę najwięcej przyjemności sprawia mi realizowanie własnych projektów filmowych, czyli coś po tak zwanych godzinach, coś co pozwala mi się czegoś nowego nauczyć i wyżyć się, można powiedzieć, artystycznie. Film Mury mówią naprawdę robi wrażenie. Widać w nim ogromną pracę wykonaną przez ekipę Szymona. Mnóstwo materiałów archiwalnych i staranność produkcji. Pomysł na film Mury mówią wziął się w zasadzie z mojego zainteresowania historią i opuszczonymi miejscami. No, może zainteresowanie opuszczonym miejscem to za dużo powiedziane, natomiast tego typu miejsca bardzo mi się podobają pod kątem filmowym. Kilka lat temu poznałem historię Sieniawki, znalazłem to miejsce w internecie. Zrealizowałem tam w mojej poprzedniej pracy krótki program telewizyjny. No i temat gdzieś tam się zakończył na jakiś czas. W tamtym roku przypomniał mi się, pomyślałem, że warto byłoby zobaczyć, co się nowego dzieje z historią tego niesamowitego miejsca. Skontaktowałem się z Łużycką Grupą Poszukiwawczą, czyli z osobami, które się zajmują tą historią. No i postanowiliśmy nakręcić film. Ten film powstał po to, żeby tą historię bardziej naświetlić, żeby dowiedziało się o niej więcej osób, tak aby właśnie Łużycka Grupa Poszukiwawcza mogła dowiedzieć się czegoś więcej, może mogłaby odnaleźć jakąś część układanki tej historii, której brakuje. Zrobiliśmy ten film też dlatego, że po prostu potrzebowałem coś zrobić nowego, czegoś się nowego nauczyć i w pewien sposób się zrealizować. Mury mówią to efekt półrocznej pracy. Warto obejrzeć film Mury mówią. Dlaczego? Dlatego, że opowiada lokalną historię. Historię, która dotyczy nas bardzo mocno. Sieniawka to miejsce, które leży od Bolesławca około 80 km. Nie blisko, niedaleko, natomiast bardzo regionalny temat. I ten film przede wszystkim opowiada historię ludzi. Ludzi, którzy stracili życie bądź przeżyli obóz Klein-Schunau, który znajdował się między innymi w tym miejscu, bo to miejsce ma bardzo bogatą przeszłość. Udało nam się dotrzeć do powojennych świadków tego miejsca, udało nam się dotrzeć do pisemnych bądź w innej formie zeznań więźniów tego obozu. Są tam różne historie, które myślę warto poznać. Praca nad filmem trwała około 6 miesięcy. Same zdjęcia to jakieś 3-4 miesiące. Oczywiście nie znaczy to, że codziennie kręciliśmy. Natomiast realizacja tego filmu, przyznam, że była bardzo niestandardowa, ponieważ w momencie, kiedy zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, czego można się spodziewać. I sama realizacja to po prostu ja jako operator, reżyser w jednym z małą przenośną kamerą oraz Janek Witek
z łużyckiej grupy, który pomagał mi pod kątem historycznym, pokazywał mi te wszystkie miejsca. I tak z dnia na dzień jeździliśmy, odwiedzaliśmy kolejne budynki, kolejne piwnice, docieraliśmy do kolejnych świadków i nie miałem większego planu czy wcześniej scenariusza, jak ten film będzie wyglądał. Po prostu testowałem, co uda nam się zdobyć. I w momencie, kiedy uznałem, że jest to bardzo fajny materiał, zacząłem montaż. W trakcie montażu okazywało się, że mamy nowych świadków, że są jakieś dokumenty jeszcze odnalezione, ktoś zadzwonił, coś się stało, więc tak naprawdę miesiąc przed premierą filmu, która została już ustalona w Bolesławcu w Orle, film z 30 minut rozciągnął się do niemal 50, co świadczy o tym, że ten projekt był bardzo taki nietypowy. Przyznam, że na pewno łatwiej byłoby kręcić film w momencie, kiedy posiadałbym jakikolwiek budżet oprócz własnych, prywatnych jakichś pieniążków i pieniążków Łużyckiej Grupy Poszukiwawczej i gdyby więcej osób pracowało pod kątem realizacyjnym nad tym filmem. Ale z drugiej strony to, że realizowałem go w zasadzie od strony technicznej wyłącznie w pojedynkę, dało mi dużą swobodę pracy, duże możliwości, dużą swobodę. Film został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a podczas pokazów brakowało miejsc. Odbyły się dwa pokazy filmu w Bolesławcu w Orle, gdzie wypełniła się sala Orła. Następnie była taka jakby druga premiera dla mieszkańców Bogatyni, Sieniawki i okolic, czyli tego miejsca, które jest tłem i akcją i miejscem filmu, realizacji filmu. I tam ogromne zaskoczenie i ogromne szczęście, bo nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że na premierze właśnie w Bogatyni pojawi się cała sala ludzi. Ludzie się nie zmieścili, dostawiono 100 krzeseł, dalej się nie zmieścili, usiedli na schodach, chociaż nie powinni, bo takie były względy bezpieczeństwa. I co było dla mnie mega szokiem, wyproszono jeszcze dodatkowe osoby, które Bogatynią po prostu nacierały w stronę kina. To było naprawdę niesamowite uczucie stanąć przed tyloma osobami, które poświęciły swój prywatny czas, żeby zobaczyć mój film i powiedzieć kilka słów. To naprawdę było świetne. Później odbyły się kolejne pokazy w Bogatyni, które dalej zapełniały całe sale. Z drugim pokazem było jeszcze tak, że właśnie były dostawione te krzesła dodatkowe. Później już się sala po prostu mieściła. Byłem na kilku z tych pokazów i naprawdę za każdym razem odbiór tego filmu, co mnie bardzo zaskakiwało, był mega pozytywny. Zawsze w takich przypadkach słyszy się słowa krytyki, konstruktywnej bądź nie. Ja zawsze jestem na nią gotowy, bo zdaję sobie sprawę, że jestem na początku jakiejś drogi filmowej, ale w tym przypadku nie usłyszałem ani jednego złego słowa. Ludzie się po prostu skupili na samej historii i na treści filmu, nie na realizacji, która mogła być bardziej profesjonalna w momencie, kiedy miałbym większy budżet na ten film. Także jestem mega szczęśliwy i zadowolony z tego, że w ten sposób ta praca została nagrodzona. Mury mówią, to nie koniec tych mniej komercyjnych i bardziej ambitnych planów Szymona. Zapowiada się kolejny, bardzo pracowity rok. Na pewno po tej sytuacji z Mury mówią, mam jeszcze więcej motywacji, siły i parcia na to, żeby dalej realizować swoje pomysły i cieszyć się z tworzenia filmów. Na pewno w tym roku powstanie w zasadzie mój trzeci dokument, bo przed Mury mówią jeszcze był Człowiek Ognia o Mateuszu Grobelnym, więc traktuję tegoroczny projekt jako taki trzeci duży, dorosły, że tak powiem. I prawdopodobnie będzie to taki autorski, bardziej artystyczny film dokumentalny, w którym będą wypowiadały się osoby starsze na tematy związane z życiem, z tym, co ich cieszy, jak wygląda ich dzień. Z pozoru błaha sprawa, ale myślę, że ludzie starsi w tym pędzie, który teraz wszyscy odczuwamy, są taką ostoją i zupełnie inaczej ich życie się toczy. Także mam bardzo wiele pomysłów na realizację tego konkretnego filmu i mam nadzieję, że pod koniec roku będę mógł go Państwu zaprezentować w Bolesławcu, może gdzieś jeszcze. Na razie warto wybrać się na jeden z pokazów filmu w kinach i w ośrodkach kultury naszego regionu. Być może film doczeka się także swojej premiery telewizyjnej.